Kolejna filmowa opowieść, którą chcielibyśmy zaproponować widzom Katoflixa polskiego, to Zakazany Bóg. Zakazany Historia Bóg. 51 mężczyzn, księży, kapłanów, kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, którzy zginęli w Barbastro w Hiszpanii. Klarytynów, którzy postanowili, bo to chodziło o ich bardzo osobistą decyzję, oddać swoje życie za swoją wiarę, za Pana Boga, za Kościół katolicki. Historia, która właściwie nie powinna się skończyć filmem, dlatego że filmy sobie średnio radzą z bohaterem zbiorowym, z bohaterem, który właśnie ma takie oblicze całej grupy osób. Filmy bardzo lubią bohaterów indywidualnych, jednostki, kogoś, kto jest tak wyjątkowy, że się wyraźnie odróżnia od reszty. I jak takiego kogoś znaleźć w grupie 50 tak samo ubranych młodych mężczyzn? Tak, tak. Ale jak oglądałem go kilkukrotnie, nigdy nie miałem takiego wrażenia, że tam jakby czegoś brakuje, bo tam za każdym razem jakby historia toczy się z jednej strony w bardzo wąskim temacie, tak? No bo to chodzi o pojmanie najpierw tych kapłanów, później o ich śmierć ostatecznie, tak? Bo to wiemy nie tylko z filmu, ale z historii. Ale cały czas no jednak twórcy zadbali o to, żeby dynamika tych historii była na tyle interesująca, żebyśmy wchodzili w nią. I tak jak po zobaczeniu, pamiętam, pierwszy raz tego obrazu, myślę sobie, Boże drogi, gdybym nie miał okazji zobaczyć film o Zakazany Bóg, to Męczennicy z Barbastro. To hasło, które w kościele jest przecież też powtarzane, tak? To by mi nic nie mówiło zupełnie. Bym przeszedł koło nich tak, jak gdyby nigdy nic. Byli męczennicy, jacyś męczennicy, nie wiadomo o co chodzi. A tymczasem historia, którą widzisz, zmienia twoje życie. Wchodząc w ich historię. No tak, chyba na tym polega jakby największa wartość filmu, że to, co mogłoby być statystyką albo po prostu kartą historii, to dosyć już zamierzchłą, nagle nabiera twarzy, nabiera emocji, nabiera jakiejś osobistej więzi. To znaczy widz, który zasiada przed telewizorem, nagle odkrywa, że coś bardzo głęboko, już chociażby współczucie, ale pewnie także dużo więcej. Doświadczenie wspólnej wiary, doświadczenie człowieczeństwa, doświadczenie strachu, doświadczenie nadziei, że to jednak nas zaczyna z postaciami ekranowymi łączyć, prawda? Zresztą mamy tam w filmie i piękną kobietę, i przełomowe chwile historyczne, takie momenty, niemalże fragmenty kina wojennego. Mamy wreszcie jednego z kleryków, który podobno przypomina Rudolfa Valentino. No więc to jest ta historia miłosna, która toczy się. No właśnie, więc jednak autorzy próbują nam z tego 50-osobowego grona powydobywać kolejne charaktery, kolejne historie i dzięki temu jakby nawiązuje się między nami a bohaterami filmu jakaś więź. A czym jest ten film? O czym jest ten film dla ciebie? Ja bardzo lubię takie filmy, które pokazują pewnego rodzaju doświadczenia i zatrzymują się w półkroku. Jest taki moment w filmie Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Taki moment, w którym Krzysztof Zanussi nas troszeczkę oszukuje, bo film się zaczyna średniowieczną Francją i głównym bohaterem jest święty Bernard z Clairvaux. I my sobie obserwujemy tą historię. Historię Bernarda, który przybywa do wsi, w której ma zostać powieszony koniokrad. I następnie okazuje się, że my jesteśmy tylko uczestnikami planu filmowego. To znaczy widzimy, że ta historia średniowieczna to jest film kręcony w filmie. A więc głównym bohaterem będzie ktoś nam zupełnie współczesny i ten współczesny nam człowiek zadaje bardzo podstawowe pytanie. Co się stało w życiu Bernarda i tego koniokrada, który ma być powieszony, że rok później oni przychodzą, żeby oddać się w ręce sprawiedliwości, w ręce sądu, żeby powiesić tego koniokrada i on już jest nie tylko pogodzony z Panem Bogiem, ale z własnym losem i gotowy na śmierć. I odpowiedź mądrego kapłana z filmu Krzysztofa Zanussiego brzmi tak. Tego, co tam się stało, się nigdy nie dowiemy. Bo to jest taka tajemnica, do której nikt nie ma wglądu, a już na pewno nie kamera filmowa. I dlatego lubię filmy, które właśnie
idą w jakimś kierunku, ale w pewnym momencie mówią, tu jest tajemnica. Stąd moje pytanie, bo to nie jest oczywiste, jakby co dociera do widza po zobaczeniu zakazanego Boga. Coś możemy wam pokazać, tło historyczne, możemy wam wytłumaczyć wydarzenia jedno po drugim, ale tego, co się dokonało w człowieku, tej najgłębszej relacji, tego, co sprawiło, że nagle młody mężczyzna jest gotowy, a właściwie właśnie grupa 50 mężczyzn jest gotowa na oddanie życia, chociaż łatwo mogli tego uniknąć, wystarczyłoby, żeby się wyrzekli swojej wiary, swojego powołania. Tego, co tam się wewnątrz dokonuje, tego wam już nie pokażemy. To możemy tylko wspólnie z wami jakoś rozważyć. I taki szacunek twórców dla tajemnicy jest dla mnie zawsze inspirujący. Dzisiaj rano, jak tak już przygotowałem się do naszego nagrania, myślę sobie, to co we mnie tak mocno zagrało, nie? Po zobaczeniu filmu. No i takie krótkie olśnienie. Jakby nie wiedziałem wcześniej, jak to nazwać. To jest film o wolności i o zniewoleniu, nie? W tym sensie, że jak widzimy mężczyzn, to jest niesamowite. 50 mężczyzn, młodych chłopaków, których tam chyba najstarszy miał 29 lat. Paradoksalnie wszyscy zamkniętych w więzieniu. Dokładnie. I świadomych tego, co się wydarzy. Świadomych swojej śmierci, z podniesioną głową idą na śmierć. To po prostu jaka musi być wolność tych chłopaków, nie? Oczywiście, wiadomo, to jest ich historia, to zresztą jak sami mówią, to nie jest tak, że Bóg dał im śmierć. Bóg dał im przygotować się na to, co się wydarzy, nie? I przez to przechodzą każdy swoje wewnętrzne jakby zrozumienie tej sytuacji, nie? A z drugiej strony mamy ludzi, którzy w imię rewolucji zabijają innych ludzi i sami się stają niewolnikami rewolucji, niewolnikami własnych koncepcji, jakichś myśli, konsekwencji wydarzeń. No, bardzo mi to tak zaiskrzyło tam. Tu wolność pełna pokoju w tragicznie trudnej sytuacji, a tutaj niby władza, ale totalne zniewolenie ich sposobem myślenia i rewolucją. Nie? To jest coś pięknego. Jest też wartość w filmie, która polega na tym, że to nie jest opowieść, którą ktoś sobie wymyślił, ładnie skonstruował, żeby nas wzruszyć i tyle. To jest opowieść, która się rzeczywiście wydarzyła. I ponieważ się rzeczywiście wydarzyła, to już nie tylko o jakieś emocjonalne poruszenie chodzi, ale chodzi także o właśnie przyjęcie prawdy. To znaczy krew męczenników rzeczywiście jest zasiewem nowych chrześcijan. I jeżeli mamy być dobrymi chrześcijanami, to dlatego i wiernymi chrześcijanami, to właśnie dlatego, że przed nami byli ci, którzy nas nauczyli tej wierności. Tak? I tego się jakoś uczymy. Ja muszę powiedzieć, że mam problem z kinem religijnym, które bywa naiwne, bywa schematyczne, bywa, że daje zbyt łatwe odpowiedzi na zbyt trudne pytania. Natomiast w tym wypadku mamy jednak film, który owszem udziela odpowiedzi, co w kinie jest zawsze bardzo niebezpieczne. Mamy do czynienia z filmem, który jest katechetyczny i który właściwie dąży w jednym konkretnym kierunku. To znaczy, jest to hagiografia, opowieść o życiu świętych i niczego innego tam się nie należy spodziewać, prawda? Ale jednocześnie mam świadomość tego, że skoro jest to kino religijne i ja się na nie decyduję, to przyjmuję pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć schematy, ale konwencję, przyjmuję konwencję, tak? Godzę się na to, że oglądam nie dzieło sztuki, które wisi w galerii, w Luwrze czy w Ermitażu, tylko oglądam dzieło sztuki, które wisi w ołtarzu, w kościele, tak? I z takim podejściem do niego idę. Jestem gotowy przyjąć, że ten film ma mnie skłonić czy sprowokować do przemiany życia i do modlitwy. Tak. Zdecydowanie. Jakbym miał powiedzieć w dwóch zdaniach, po co zobaczyć zakazanego Boga, żeby dać sobie szansę na zbudowanie wiary. Nie wiem, czy to zadziała tak samo na wszystkich, natomiast jak ja oglądam zakazanego Boga, jestem inny po filmie niż przed filmem. Nie? No ta historia tak mocno działa na serce, tak pięknie działa na serce, nie? Buduje wiarę. No tak, bo bardzo często zdarza się, że szczególnie w naszym kontekście kulturowym, w naszym kościele polskim, który jest bardzo sfeminizowany, patrzymy na wiarę kobiet, babć, mam, sióstr. I ta wiara jest jakby czymś całkowicie zrozumiałym, naturalnym, nikt się temu nie dziwi. Kiedy jednak otrzymujemy świadectwo wiary męskiej, a właśnie o to w tym filmie chodzi, to jest coś, co potrafi
w nas obudzić zupełnie nowe iskry, tak? Zupełnie nowe światłocienie. To jeszcze na koniec zupełnie jedna rzecz, która tak we mnie no, niesamowicie zagrała, taka, że w jaki sposób ci młodzi mężczyźni dodawali sami sobie otuchy. No właśnie, jeden drugiemu, tak. Nie? No bo pierw... Potrzeba rola wspólnoty. Dokładnie. Tak. Pierw zostali zabici biskup. Ich przełożeni, oni zostali sami, nie? Ludzie z rewolucji byli przekonani, że jak zabiją tych u góry, to ci młodzi, oni się rozejdą, uciekną, skapitulują, nie? Natomiast było zupełnie inaczej, aż do ostatniej chwili śmierci, nie? Przepiękne to było i tak sobie myślę, jejku, to dla kogo ja mam być takim wsparciem? Kto jest moim wsparciem? Bo to jest tak niezwykle istotne w życiu duchowym, ale po prostu w życiu. Całe życie szukam w kinie Pana Boga. Myślę, że kino to jest bardzo dobre miejsce do tych poszukiwań i kilka razy mi się udało odnaleźć, a ten film na pewno jest taką okazją. Dokładnie, jestem tego samego zdania. Zapraszamy. To co, zapraszamy.